Dobrze, moi drodzy, to rozpoczynamy. Rozpoczynamy nasze spotkanie szybko i sprawnie i do rzeczy. Część z Was, że tak powiem, już była z nami czy w czwartek, czy w poniedziałek poprzedni, czy wcześniej. Dla części może to jest nowe spotkanie, więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Waldek Uberna, mieszkam na dalekim zachodzie Polski, to znaczy tuż właściwie przy granicy polsko-niemieckiej, Słubice, Frankfurt, tutaj ten rejon. A będę Wam mówił o owocu właściwie, owocu z południowego Pacyfiku, o owocu, który występuje w postaci soku, o czymś, czym zajmuję się od 2003 roku. 2003 roku i może rozpocznijmy od takich malutkiej prezentacji, dobrze? Bo troszkę Wam powiem o samym temacie. Potem poprosimy naszą panią doktor nauk medycznych Zuzannę Jeziorską o takich kilka minut, takich bardzo skupionych na pewnym temacie, o wpływie no nie na pewne rzeczy. Później będę chciał, żebyśmy się podzielili opiniami, kilkoma opiniami związanymi z korzystaniem z Noni. Także tak to będzie wyglądało. W ten sposób chciałbym Wam to pokazać. Prośba będzie do Ciebie, Krysiu, tylko czy ekran widać? Jest OK? Tak, tak, już widać. Jest OK, ekran widać. Widać. Dobrze, dobrze. Mhm. Oj, to oczywiście... Już. Powinniśmy za chwilkę wszystko mieć. Mamy Willa w Noni, tak? Tak, widać już prezentację. Dobrze. Moi drodzy, zapraszam Was do takiej wspólnej przygody z Willa w Noni. Willa w Noni, angielski praktycznie każdy zna, przynajmniej te podstawy, czyli kochamy Noni. Kochamy Noni. Czyli przeniesiemy się na sam początek, na południowy Pacyfik. Ten rejon przeciekawy, jeśli chodzi o przyrodę, o bogactwo tej przyrody, a jednocześnie o niewielką ilość lądów, jaka się tam znajduje, bo ten południowy Pacyfik jest rzeczywiście takim miejscem, gdzie tych wysepek jest bardzo dużo, ale są bardzo mocno porozrzucane. I na wyspach południowego Pacyfiku rośnie owoc, który ma botaniczną nazwę Noni dacifolia. Popularnie mówi się na ten owoc noni, albo non, albo nonu. Znaczenia ma różne, jeśli chodzi o tubylców, bo ma bardzo dużo znaczeń. Mówi się na niego owoc serowy, mówi się zabójca bólu, no, mówi się na różnie. Tych określeń jest bardzo, bardzo dużo. Tak on wygląda, gdybyśmy tak przekroili to noni, prawda? Jest wielkości, takie dobre noni, to wielkości takiej pięści mniej więcej. No tak można powiedzieć. Z reguły to już takie dobre, dorodne noni. Noni rośnie na takich drzewkach 2-3-4-metrowych, czasem większych. Będąc na Polinezji, widziałem drzewa rekordziste. Widziałem takie drzewa, które miały po 8, po 9 metrów koło centrum, koło Muzeum Polinezji Francuskiej. W Papeete jest na przykład takie drzewo, które jest potężnym drzewem noni. I to, co ciekawe, to drzewo owocuje przez cały rok. Na tej samej gałęzi widzimy owoce w różnym stadium rozwoju, od maluśkiego noni do gotowego do zerwania noni. Czyli jak na tej gałązce tutaj widzicie, maluśkie noni z kwiatkiem większe. Tu może nawet też fajnie będzie widać na takich różnych gałązkach. Maluśkie, no, średnie, większe, duże, gotowe do zerwania. No stop, właściwie podchodzi do tego drzewka i zrywa. Gotowe do zerwania noni. A działanie zdrowotne, to działanie prozdrowotne, to ta wielka korzyść, którą niesie noni przez kilka tysięcy lat ostatnich. Na wyspach Polinezji, całej Polinezji, to są przynajmniej 2000 lat, a cała historia się zaczyna właściwie od południowych brzeży Indii. Ta historia, którą znamy, bo pewno jest też wiele historii, których nie znamy. I na tych południowych brzeżach Indii noni określano jako asiłka, owoc długowieczności. Znane jest dobre 4000 lat temu. W smaku i w zapachu, no widzicie po mojej minie, nie jest rewelacyjne. Można powiedzieć, że nawet przykre w smaku i w zapachu, co nie znaczy, że nie można z tego zrobić znakomitego napoju, w którym będzie 90% owocu noni poddanego fermentacji, bo kiedy poddamy owoc fermentacji, wówczas zmieni wyraźnie smak to noni. Do tego dodane jest 10% soku z borówki amerykańskiej i z winogron. I to jest skład Magical Noni, produktu tego podstawowego, który mamy na naszym rynku w tej chwili dostępny. O samym noni, co ono powoduje, bo ono ma tych swoich funkcji prozdrowotnych
potężny wachlarz. Naprawdę tego jest tak dużo. Przez te 20 lat, jak trwa moja przygoda, w 2003 roku, no to mamy 22, no to mamy już praktycznie 20 lat. Tych sytuacji takich prozdrowotnych były tysiące, najróżniejszych, gdzie oni zdawało egzamin. Ale trudno byłoby na takim spotkaniu o wszystkim wam opowiadać. Dlatego na każdym takim naszym Zoomie prosimy Zuzię Jeziorską, naszą panią doktor, żeby o czymś powiedziała związanym z NONI, żeby powiedziała o jakimś fragmencie dotyczącym jakiejś specyficznej funkcji, specyficznego działania NONI. I ja teraz poproszę Zuzię. Zuziu, głos dla ciebie na kilka minut, dobrze? Bardzo dziękuję, Bartku. Właściwie powiedziałeś wszystko o NONI, ja tu nie mam nic do dodania. To znaczy, NONI działa na wszystko. Ale teraz tak zupełnie serio, bo to jest zupełnie serio. Mamy na naszej kuli ziemskiej bardzo dużo roślin. Florę mamy przebogatą. Ale ze wszystkich roślin zbadanych do tej pory, NONI, czyli Morinda citrifolia inaczej, jest jedyną rośliną działającą wszechstronnie na organizm. Wszechstronnie. To znaczy, NONI potrafi zadbać o to, co jest wewnątrz i również o nasz mózg, o nasze myślenie. NONI potrafi zadbać o układ krążenia. Są składniki, które poprawiają funkcje układu pokarmowego, układu nerwowego, które poprawiają funkcjonowanie intelektualne, poprawiają funkcje poznawcze. Za chwilę o tym właśnie sobie powiemy. Działają przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie. Więc bogactwo działania tych składników znajdujących się w NONI jest przeogromne. Nie ma do tej pory, ja mówię, ze wszystkich zbadanych, może jest gdzieś jakieś tam dżungli amazońskiej albo jakieś tam innej, może jeszcze znajdzie się jakaś roślina o podobnym działaniu, ale ze wszystkich znanych nam do tej pory jest to jedyna roślina, na której można polegać, że ona wszechstronnie zabezpieczy organizm człowieka, jeżeli oczywiście sobie na to pozwolimy tylko sami, czyli przekonamy się, że ta roślina rzeczywiście działa i będziemy chcieli z niej korzystać. A po to ona jest, żeby z niej korzystać. Mówiliśmy już o mózgu. Przyjmuje się niby, że mózg to jest ten najważniejszy organ. Ja bym tak nie twierdziła, gdyż każdy organ jest ważny. No wyobraźmy sobie, że źle funkcjonuje serce, albo wątroba, albo nerki. No też nie jesteśmy zdrowi i możemy nawet pożegnać się z tym światem z powodu takich schorzeń. Więc nie można powiedzieć, że mózg to jest ten najważniejszy. Mózg jest o tyle ważny, że on pozwala nam funkcjonować w świecie społecznym. I dlatego uważamy, tak się uważa, że ten mózg to jest taki bardzo ważny. NONI również bardzo skutecznie, a jeszcze taka dygresja odnośnie tego działania NONI. Mówiliśmy też na którymś Zoomie, NONI ma bardzo skuteczne działanie przeciwkowidowe, czyli chroniące nas przed wniknięciem białka kolca do naszego organizmu, ale to przy okazji jeszcze sobie powtórzymy. Natomiast teraz wracając do mózgu. Jeżeli mamy nadmiar wolnych rodników w organizmie, czyli tak zwany pojawia się stres oksydacyjny, to ten nadmiar wolnych rodników potrafi nam zniszczyć komórki, potrafi nam zniszczyć DNA w tych komórkach, potrafi nam zniszczyć organy, również mózg. W związku z tym należy zadbać o tym, szczególnie mózg seniora. Mózg seniora narażony jest na działanie stresu oksydacyjnego, czyli nadmiaru wolnych rodników. Dlatego warto zadbać, żeby substancje, które są przeciwutleniaczami, czy antyoksydantami, czyli te substancje, które wynivelują ten nadmiar wolnych rodników, żeby one były dostarczone do naszego organizmu. NONI jest przebogate właśnie w takie substancje, bo tam są różne i te polifenole, i niektóre iridoidy działające, właściwie to większość tych iridoidów działa przeciwutleniająco. Więc jest to pierwszy taki działanie chroniące nasz mózg, ale nie tylko. Jeżeli mózg zaczyna nam źle funkcjonować, czyli obniżają się funkcje poznawcze z powodu stresu przewlekłego, to NONI potrafi ograniczyć
ograniczyć to niekorzystne działanie stresu, czyli zwiększyć dopływ krwi do hipokampa. Hipokamp to wiemy, to jest taki organ w mózgu tam z tyłu, który odpowiada za pamięć. Kiedyś sobie zrobimy taki ze slajdami o tym mózgu. I NONI potrafi skutecznie spowodować większe dokrwienie tego hipokampa i w związku z tym poprawiają nam się funkcje poznawcze, poprawia nam się pamięć. Mało tego, jest tam taki element w tym hipokampie, który się nazywa tak fajnie zakręt zębaty i on odpowiada również, ten zakręt zębaty, za odczuwanie lęku. Więc jeżeli my dostarczamy NONI i to NONI zaczyna oddziaływać na tę część mózgu, to również powoduje zmniejszenie poczucia lęku, a co jest niezwykle ważne, szczególnie w tej sytuacji teraz, w której jesteśmy. Następnym takim punktem bardzo ważnym, takim czynnikiem, na który wpływa NONI, to jest coś takiego jak neuroprzekaźnik o nazwie acetylocholina. Znamy to, mówiliśmy o tym wielokrotnie, acetylocholina jest to taki neuroprzekaźnik, który jest niezbędny w naszym organizmie. On odpowiada za prawidłowe połączenie układu nerwowego i mięśnie, czyli za prawidłowe przekaźnictwo między mięśniami i układem nerwowym. Poza tym odpowiada za prawidłową pracę układu krążenia, obniża ciśnienie, poprawia również funkcje poznawcze. W wielu częściach mózgu znajduje się ta acetylocholina. Ale dlaczego się musimy teraz tym interesować? Ale właśnie dlatego, że człowiek ma również mnóstwo enzymów, tam kilkaset tych enzymów jest, ale jest jeden jedyny, tylko jeden taki enzym, który rozkłada acetylocholinę. Jeżeli ten enzym będzie bardzo aktywny i będzie bardzo nam rozkładał ten neuroprzekaźnik, będziemy go mieli coraz mniej. Poza tymi różnymi innymi dysfunkcjami organizmu będziemy odczuwali pogorszenie funkcji poznawczych. Dlatego jest niezwykle istotne, abyśmy utrzymywali, abyśmy nawet powiększali ten poziom acetylocholiny. I właśnie NONI to robi. NONI hamuje działanie tego enzymu rozkładającego acetylocholinę. I to zostało odkryte rocznie. To, co ja mówię, to w ogóle jest na podstawie badań naukowych, to ja sobie tego nie wymyślam teraz, tylko są to stwierdzenia poparte badaniami naukowymi, także można do źródła nawet dotrzeć i to sobie doczytać, jeżeli kogoś to interesuje. Więc ta acetylocholina niezwykle ważna. Następnie jeszcze o dwóch rzeczach powiem. ATP. ATP jest to cząstka energii, która jest wytwarzana w mitochondriach. Jeżeli tej energii jest mało, pogarszają się funkcje, to jest logiczne, jeżeli tej energii jest w mitochondriach mało, w komórkach mało, pogarszają się funkcje poznawcze. NONI, składniki w NONI mają taki potencjał zwiększania, poprawiania funkcji mitochondrów i zwiększania poziomu tego ATP, czyli tej energii. I jeszcze jedno bardzo ważne, taki skrót, który występował również na naszych ulotkach, jeszcze starych ulotkach, BDNF. Pewno się dziwiliśmy, co to jest ten BDNF. Im mamy większy poziom BDNF-u, tym nasz mózg lepiej pracuje. Jest to takie białko, które jest produkowane przez neuron i ono to jest takim czynnikiem wzrostu dla neuronu, czyli dla komórki nerwowej. Również opóźnia starzenie się komórki, degenerację komórki i wpływa na tworzenie się nowych połączeń między neuronami i powstawanie w ogóle nowych neuronów. Czyli inaczej mówiąc, odpowiada za tak zwaną neuroplastyczność, czyli możliwość odbudowy mózgu, bo do tej pory była taka teoria, że mózg jest taki, jest, jak się zniszczy, to już nic się z tym nie da zrobić. Nieprawda. Da się jej to bardzo dużo. I NONI, składniki w NONI mają taki potencjał podwyższania tego BDNF-u. To jest coś niesamowitego, dlatego że my możemy jakby odbudowywać sobie i cały czas dbać o to, żeby te komórki nerwowe nasze mózgu nie starzały się, te neurony. Jest jeszcze jeden sposób podwyższania sobie, niezwiązany z NONI, ale większość ludzi, no przyznam się ze mną włącznie, to niezbyt tak chętnie na to patrzy, a mianowicie aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna poza spacerami, no to tak ja niekoniecznie,
Ale jeżeli szczególnie się poleca, prawda, słyszymy, dla seniorów poleca się tą czynność, żeby zwiększyć ten, to lepiej się myśli, nawet mówią niektórzy, musicie ćwiczyć, będziecie lepiej myśleć. Jest to prawda. Dlatego, że ćwiczenia fizyczne podwyższają ten poziom tego właśnie, tego białka, tego o skrócie BDNF. Co ja jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć? No w zasadzie to może tak o tym mózgu, to na tą chwilę, bo można by długo. Na następny raz możemy sobie, powiemy sobie coś o takim innym działaniu, bardzo ważnym również, tak do tej pory trochę unikaliśmy, bo to taki przykry temat, o działaniu antynowotworowym. Dobra. Dziękuję tak. uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, kurczę, wyczerpująco i pięknie. Bardzo Ci dziękuję. Ja bym tak myślał, że może tak dwie, trzy opinie, żebyśmy się podzielili jakimiś naszymi doświadczeniami przez ten czas korzystania. Ja od razu tak się wbiję w to, o czym Zuziu powiedziałaś, jeśli chodzi o mózg, o sposób myślenia i powiem o mamie mojej. Mojej mamie, która ma 85 lat w tej chwili, mamie, która była kiedyś fanką Noni, wcześniej była fanką Noni, ale kiedy odpuściłem sobie Morindę i tamtej Noni Juice, którym się zajmowałem tam wiele lat, rozpocząłem Nukuhiwę w Zenoa, mama jakoś nie była przekonana i nie bardzo chciała korzystać z tej Nukuhiwy. I no, po prostu nie chciała, nie smakowało jej za słodkie i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Ale zaczęła podupadać na zdrowiu bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno, a szczególnie te sprawy myślowe, te sprawy związane z mózgiem. Zapominała wiele rzeczy, jakieś tam urojenia zaczynała mieć, trzy razy to samo tam mówiła i tak dalej, i tak dalej. I tuż przed świętami wziąłem ją do siebie na czas świąteczny, takie właśnie dwa i pół tygodnia spędziła tutaj i akurat rozpocząłem Magical Noni, We Love Noni. No i dawkowanie 60 rano i 60 wieczorem mililitrów. Okay? Wyłączcie mikrofon, jeżeli możecie, bo ktoś tutaj czasem pstryka, fika, wyłączył się mikrofon na chwilkę. I powiem wam, że te 2,5 tygodnia zrobiło nieprawdopodobną zmianę. Kiedy wiozłem mamę z powrotem do Zielonej Góry, wiozłem praktycznie osobę, która cały czas opowiadała mi, wracaliśmy do historii, o tym, co było kiedyś. W ogóle zaczęła czytać te ostatnie dni, już jak była u mnie ten ostatni tydzień, kiedy już tego Noni tam trochę było danego, zaczęła czytać, notatki sobie robić różne. Działo się naprawdę wspaniale, z czego się bardzo, bardzo cieszyłem. Oprócz tego wsparcia fizycznego również, bo fizycznie też nie było najlepiej. Więc miałem przez te 2,5 tygodnia idealny przykład, co potrafi zrobić Noni tak naprawdę, co potrafi dobre Noni zrobić. No oczywiście jak tylko zawiozłem do domu, kilka dni później powiedziała, że ona chce być klientką, zamówiłem jej skrzynkę. Ostatnio już mi mówiła, że chce być jednak też konsultantem, może wrócić do takiego aktywnego działania, bo to ludzie, fajnie i tak dalej. I to jest to. Ode mnie, Krysiu, od ciebie. Pewnie coś tam jest z historii, bo u ciebie ciągle historie kolejne. Tak, wiecie co, ja bardzo chętnie, bardzo się cieszę z tych wszystkich nowych historii. Przede wszystkim ogromnie się cieszę, że możemy pomóc ludziom. I dla mnie to jest największa radość, jak ktoś opowiada, że coś mu się poprawiło i że funkcjonuje dużo, dużo lepiej. Ja może powtórzę historię taką najwcześniejszą, którą opowiadałam niedawno, bo dzisiaj mamy nowe osoby, mojego klienta, pana Zygmunta. Pana Zygmunta Prila, który no, zadzwonił do mnie niedawno, no jakiś to będzie z 10 dni temu, zadzwonił do mnie i mówi, pani Krysiu, mówi, musimy coś poradzić, bo artrytyzm mnie zaatakował i prawa ręka w ogóle jest bezwładna, nie działa. I oj, ktoś ma włączony mikrofon. Nie wchodzi się mi telefon. No i pan Zygmunt mówi, że ta ręka jest niesamowicie potrzebna, bo bez tej ręki no nic nie może zrobić, tym bardziej, że pracuje jako mechanik samochodowy. No i prawa ręka zupełnie bezładna. Opowiedziałam o Magical Noni, jaki jest skład, że to jest w zasadzie pire z noni, ale jeszcze lepsze, bo fermentowane i smak poprawiony. I zamówiłam. Zamówiłam mu, po kilku dniach zadzwoniłam, to był piąty dzień, jak on mi dał informację, że otrzymał Magical Noni, to było w zeszłym tygodniu. I pytam się, no jak panie Zygmuncie, jak pan stosuje, jak się pan czuje? On mówi, pani Krysiu, ja teraz ręką normalnie myszkę trzymam od komputera i mogę normalnie ruszać ręką, mogę cokolwiek nią robić. Ja mówię, jak pan stosował, bo oczywiście każdego zachęcam, żeby na początek
stosował przynajmniej tą pierwszą butelkę 2-3 razy dziennie, jeżeli ma jakieś dolegliwości, po 60 ml. Po 5 dniach po prostu pan Zygmunt już miał władną rękę. Zuzia dwa spotkania wcześniej opowiadała, że właśnie nonia, szczególnie to fermentowane, ma takie składniki, które przy artretyzmie szczególnie bardzo, bardzo pomagają. Podzielił się pan Zygmunt też ze mną taką historią, że miał ranę na nodze i taką mocną, bo on różne eksperymenty robi, zastosował sobie tak zwany eksperyment z cieciorką. No i pokażę wam, jaką miał ranę. Zastosował okład z noni, ale naokoło posmarował. I jaki jest, nie wiem, czy widzicie, widać trochę taką ranę paskudną, tak? Zastosował smarowanie naokoło tej rany, czyli działa również zewnętrznie, zobaczcie. I ta rana już, zobaczcie, jak ładnie teraz wygląda na nodze. Obok to jest ten bandaż, ale zobaczcie, jak ona wygląda, prawda? A przed chwilą cała zaogniona, aż wywinięte, że tak powiem, brzegi rany na wierzch. Podobne historie miał z palcami, no bo mechanik samochodowy to tymi narzędziami gdzieś tam często te palce ma szansę sobie uszkodzić, no i uszkodził. Uszkodził i mówił, że jak sobie te palce, jak sobie ten palec rąbnął, to wcale nie leciał od razu do pod wodę, tylko od razu wsadził opatrunek na palec i plastrem owinął i pod noni. Oczywiście nawet bez mycia, bez dezynfekowania, mówi, najlepsza dezynfekcja to noni, po prostu noni. I ten palec mu się pięknie zagoił. Powtórkę miał na drugim palcu za jakiś czas i znowuż noni i bez mycia, po prostu noni. I na palcu po prostu za chwilę, nie za chwilę, ale za 2-3 dni nie było śladu, był pięknie wygojony. Także takie są piękne, pięknie działa i wewnętrznie, i zewnętrznie. Rysiu, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję już. Moi drodzy, mam jeszcze 10 minut Zoomu tylko i nam się pokój wyłączy. Chciałbym przejść jeszcze do samego planu kompensacyjnego, jak on wygląda, bo przecież można tak sprawić, żeby mieć i za nieduże pieniądze skrzynkę albo za małe. Ale jeżeli się Zoom zakończy, bo jeszcze będzie kilka historii do opowiedzenia związanych z działaniem, to ci z Was, którzy będą chcieli jeszcze wejść, kiedy Zoom się zamknie, no to jeszcze raz wejdźcie na ten link, który macie, jak się Zoom zamknie. No i jeszcze trochę powiadamy historii. Ale teraz tak na szybciutko, naprawdę na szybciutko, sam plan kompensacyjny, jak wygląda, żeby było wiadomo, dobrze. Krysiu, tylko info, czy tak widać, czy wszystko widzimy? Tak? Mamy, tak? Czyli tak, jest kilka form wynagrodzenia, wszystkich nie będę mówił, trzy główne. Powiem troszeczkę o tej, jak można mieć skrzynkę free. Opremi się o startu i o Unilevelu. Ten plan jest tak zrobiony, że można go pokazać szybciutko, nie wiem, 10 minut maksymalnie i można się go błyskawicznie nauczyć. Mamy wartość kwalifikacyjną, 100 punktów za skrzynkę, 4 butelki są w takiej skrzynce czy kartonie, jak kto woli. Opłaty rejestracyjnej jeszcze nie ma, choć jest zapisana, ale nie mamy, bo jesteśmy w fazie bilansz. Okay? Do otrzymania prowizji potrzeba 100 punktów zrobić i taka skrzynka ma 100 punktów. Sprzedaj 3 twoja free, to jest taki pierwszy super punkt. Czyli jeżeli zrobisz obrót 3 skrzynkami w swojej organizacji, ty sobie kupisz i będziesz miał 2 klientów, bo to mogą być takie opcje, że jesteś ty, ten niebieski, i 2 klientów twoich też kupiło po skrzynce, oni mają na razie taką samą cenę jak ty. To wówczas w przyszłym miesiącu z twoim miesięcznym zakupem skrzynki na przyszły miesiąc dostajesz drugą free, tylko za koszt przywozu. Okay? Płacisz za koszt transportu tylko. Może być taka opcja, że masz jednego klienta pod sobą i on kupił 2 skrzynki. Też są łącznie 3 twoja, i tego klienta 2, też ta bezpłatna ci się należy w przyszłym miesiącu. Może być taka sytuacja, że siebie jako klienta wpisałeś pod sobą, bo to jest też dopuszczalne, to jest część planu, czy jesteś ty jako partner We Love Noni i jesteś ty jako klient We Love Noni, ale swój klient i kupiłeś 2 skrzynki na siebie. Też ci się w przyszłym miesiącu ta bezpłatna należy i może być taka opcja, że jesteś ty i wpisałeś siebie jako klienta i masz jednego klienta. I tu jest skrzynka tu i tu, też masz taką samą sytuację. Teraz
Karton Milafloni z dostawą do domu kosztuje, normalna cena jego to jest 618 zł i 50 groszy, natomiast od jutra nie mamy tego VAT-u, więc tego VAT-u 5%, więc płacimy od jutra za każde zamówienie 592 zł. Pamiętajcie, jak formularz wypełniacie, zapiszcie sobie w Facebooku, 592 zł kosztuje skrzynka z dostawą do domu. Dla tych wszystkich, którzy mają skrzynkę free, czyli dostaną tą skrzynkę, co zamówią sobie w lutym normalną, plus ta za free przyjdzie, bo w styczniu zrobili te trzy, zapłacą 653 zł i 50 groszy. To sobie też zapiszcie, dobrze? A 653,50 to będzie już łącznie z dostawą tej drugiej skrzynki, dobrze? Żeby nie mieszać. Do tego wrócimy sobie w drugiej części dla tych z was, którzy zrobili tą bezpłatną skrzynkę. Premia szybkiego startu płacona co tydzień z pierwszego poziomu 20, 10, 5, 5, 5 po kolei. Pierwszy poziom, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Może być 20, może być 10%. 10, jeżeli nie zrobiłeś 600 punktów w ciągu pierwszych 30 dni. Jeżeli zrobiłeś 600 punktów, ty i twoja grupa cała, masz 20%. A ponieważ wartość oprowizowana takiej skrzynki to jest 480 zł, czyli z takiej kwoty nalicza się bonusy, z pierwszego poziomu możesz zarobić 96 albo 48 zł. Z każdej skrzynki, którą będziesz miał na pierwszym poziomie, czyli personalnych osób, które ty wpiszesz do struktury. Z drugiego poziomu 48, z trzeciego 24, z czwartego 24 i z piątego 24. Okay? Taki prosty przykład można zrobić. Jesteś ty, wpisałeś tych dwóch klientów, żeby mieć swoją skrzynkę bezpłatną w przyszłym miesiącu, oprócz tej, którą normalnie kupisz dodatkową, drugą, czyli mieć 8 butelek, i wpisałeś trzech, czyli niebiescy, trzech jakiś tam, Ole, Wojtka i Kasię, dobra? Wyliczymy dochód. Tych dwóch klientów sprawia, że masz tą skrzynkę free w przyszłym miesiącu, a te trzy osoby, które kupiły też po skrzynce, przynoszą ci 288 zł. Masz 20% z obrotu tutaj każdego. Powiedzmy, że pierwszy niebieski zrobił to samo co ty, też ma skrzynkę free za miesiąc i wpisał trzech niebieskich. Twój dochód to już jest 528. Gdyby drugi z niebieskich zrobił to samo, masz 760 zł. Gdyby trzeci, to masz ponad 1000 zł. Gdyby dalej się to wszystko powieliło, masz ponad 2000 zł. I to jest premia szybkiego startu, co tydzień wypłaca. A potem wypłacany jest Unilever. Płacony jest co miesiąc. I on jest płacony z 8 generacji. Z pierwszej generacji jest płacone 5 albo 10%. To już jest co miesiąc płacone. Tam to było co tydzień. To jest co miesiąc. A od generacji drugiej do ósmej płacone jest 5%. I od czego to zależy? Te 10% pierwsze? Od tego, czy zrobiłeś przez pierwsze 30 dni 600 punktów. Jeżeli tego nie rozumiecie za bardzo, osoby, które was zaprosiły, czy my później wyjaśnimy wam szczegółowo, to chodzi mi tylko o pokazanie samego potencjału. Gdybyśmy do tego Unilevelu podstawili te obroty, które wcześniej pokazałem na tym fast starcie, aha, to jest 48 zł z pierwszego poziomu albo 24, z takiej skrzynki kupionej, a z poziomów od drugiego do ósmego, z każdej skrzynki masz 24 zł. Okay? Gdybyśmy podstawili pod tamtką organizację, ale Unilevel, no to on by wyniósł w miesiącu 1700 zł, prawda? Mamy takie poziomy jak dystrybutor, brązowy lider, srebrny, złoty, platynowy, diamentowy, podwójny, potrójny, wiceprezydent, prezydent. Od 100 punktów się zaczyna, 4000 punktów to jest 40 skrzynek, 10 tysięcy punktów to jest 100 skrzynek, 20 tysięcy punktów to jest 200 skrzynek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dochody rzędu, taki podstawowy na początku, a do 1000 zł jako partner, dystrybutor, jako brązowy lider między 1000 a 2,5, potem między 2,5 a 5, jako srebrny lider, złoty lider 5, 7,5 i tak dalej, jak widzicie. Także tak to wygląda. Mamy ładną promocję, jeżeli w ciągu najbliższych 8 miesięcy łącznie na pierwszym poziomie będziemy 21 razy zakwalifikowanych partnerów na bezpłatną skrzynkę, tych personalnych, których prowadzimy, wówczas zakwalifikujemy się na taki weekend na hiszpańskim wybrzeżu w październiku. O tym też będziemy często mówić, często będziemy do tego wracać. Cały czas tu w pokoju są nowe osoby, więc ja tutaj je wpuszczę, bo cały czas docierają do nas. I to jest generalnie to, co chciałem wam pokazać, jeśli chodzi o plan, taki skrót wielki tego planu, dobrze? Mamy koniec Zoomu. Krysiu, zobacz za ile. Mamy jeszcze 4 minuty i 29 sekund. Mamy 4 minuty. Jeżeli macie jakieś pytania w tej chwili, to śmiało zadawajcie. Jeżeli urwie się nam ten Zoom, to mówię, możecie jeszcze raz się zalogować, bo za chwilę jeszcze raz go otworzę i wtedy tam na 15-20 minut jeszcze trochę poopowiadamy sobie. Ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania w tej chwili, nie wiem, trzeba powtórzyć wam te kwoty, cena spadła, jak wiecie. Od jutra ten VAT jest niższy, wreszcie coś dobrego ogólnie mamy w tym całym smutku ostatnich lat, więc nie płacimy
Jeszcze raz, zapiszcie sobie, nie, mimo że na formularzach jest 618.50, już nie robimy w nowych formularzy, nie robi Iwen nowych formularzy, ponieważ za chwilkę biuro będzie. Powiedział, to jest kwestia dni, naprawdę dni, że będzie biuro, więc korzystajmy z tych formularzy, które mamy, ale płacimy za skrzynkę 592 zł brutto z dostawą do domu, dobrze? A ci, którzy płacą za tą drugą dodatkową, czyli za dwie skrzynki już, bo zrobili poprzednią, płacą 653.50. Dobrze? Jak coś, to w kontakcie będziemy w tych tematach. Dobra, no i co? I mocią, okay, panie. Ja mam pytanie. Dobra, dawaj, Marlena. Cześć wszystkim. Ja wracam do tego samego pytania, które, jak się widzieliśmy z Grześkiem, zadałam. Co się dzieje i jaka cena jest dla klienta wówczas, kiedy nie chcę kupować czterech produktów, bo ja tylko tak często mam, że klienci, mimo to, że mają dużo pieniędzy, ale oni pojedynczo chcą kupować, oni nie chcą inwestować, oni żadnych czterech kartonów, czterech butelek w kartonie, tylko po jednej. Jaka cena wówczas? To jest, okazuje się, że wcześniej w WeLoveNoni była ustawiona cena sugerowana i ta cena sugerowana brutto z dostawą, Krzysiu, ile ona wynosiła za skrzynkę? Ty miałeś brutto z dostawą, jeszcze bez obniżenia tych 5% na spożycie, tak, na pół roku, cena detaliczna wynosi 673 zł plus 61,50 za dostawę. Trzeba dodać i podzielić na 4 i masz cenę detaliczną, Marlenka. Poczekaj, ja sobie to zapiszę, bo ja jestem w biegu w ferworze, bo przyjaciółka ma przyjechać, a ja mam być we Wrocławiu na Bielanach dzisiaj, a jestem jeszcze w domu z wami. Czyli tak, cena jaka była, jest ile? Cena detaliczna, 673 zł. 673, nie wiem dlaczego mam tak... I plus potem było 61,50 za koszty dostawy, trzeba dodać. I to wszystko dodać? Tak, i podzielić na 4. I słuchajcie, czy również robimy tak, jak tutaj było, jeśli chodzi o Noni, We Love Noni, że jak ktoś będzie chciał kupić, że nie to, że Lińska sobie chce taką kwotę, tylko po prostu tak jest z góry i już. Ja myślę, że to jest... Musimy coś ustalić, słuchajcie. Tak, Marlena, posłuchaj. Bo ja nie lubię być gołosłowna. Nie lubię po prostu... Marlenka, posłuchaj. Za chwilę będziemy, tak jak Waldek mówi, stronę mieli firmową. W drugiej części rozmawiać, wiesz, o tym. Tak, porozmawiamy więcej na chwilkę. I na tej stronie tylko jedną rzecz pokazać, bo często ludzie mówią, kurde, ciężko jest tą butelkę otworzyć. Kto miał problem? Bo wiecie, wiedzieć. Ja nie miałam, bo jeszcze jej nie miałam, ale tak miałam z tamtą. Trzeba ją tak złapać. Całą. I przekręcić razem z tym dolnym tym. I ona tryk od razu szczela, od razu się otwiera, wiecie? Nie tak ją. Ona podobnie jest jak z Nukuhiva, tak samo. O, wiecie? Ja już to właśnie wypracowałem na chyba 12 butelce, w końcu lekko otworzyłem, bo już pierwszą to w ogóle śrubokrętem chciałem otwierać, nie? No bo tak mocno. Dobra. Dobra, to wchodzimy ponownie. Kto chce, wchodzimy na drugą część, jak nas rozłączy. To sobie pogadamy już o takich też szczegółach. Tak, dobra, o tych detalach właśnie, o tym co, jak, parę minut chociaż jeszcze, nie? I również historię, kto będzie miał do opowiedzenia, jeszcze to, żeby opowiedzieć, bo po prostu fajnie jest o czym mówić, jest temat naprawdę bardzo, bardzo mocny i te efekty są piorunujące. Już w wielu przypadkach są naprawdę bardzo wspaniałe. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Jasne, do zobaczenia za chwilę. To wchodzi dalej. To...